by your side, cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. Cześć, witajcie. Piękne, słoneczne i ciepłe popołudnie w Irlandii. 15 stopni, więc spokojnie. A, 11. Nie, 15. Chciałabym 15, ale mi było naprawdę ciepło, jak szłam po Weronikę. Teraz jedziemy do Blancha, ponieważ musimy kupić prezent. Weronika w najbliższym czasie ma dwie imprezy urodzinowe. Ja wam tutaj nie będę pokazywała, co będzie wybierała, co będzie kupowała, bo ona dla was będzie nagrywać osobny film, więc to na pewno będzie u niej na kanale, nie u mnie. Ja wam będę pokazała, co ja kupuję. Więc ja na pewno kupuję kotą karmę, bo jest to ostatnia puszka w lodówce. I w końcu po 7 tygodniach, słuchajcie, to jest jak odwyk, wracam do Home Sense. Nie byłam 7 tygodni w tym sklepie. Mam nadzieję, że jak wejdę, to będzie tak wow, Jezu, ile towaru. Gorzej jak wejdę i powiem tak, będzie, ale lepa, nic będą, nie ma. Będą akurat przed dostawą. No, to zaraz zobaczę, że to tak może być. W każdym razie idziemy właśnie do Home Sense, idziemy do... nie idziemy, ja idę do Home Sense. Wyjdziecie po karmy dla kotów, żeby było sprawniej, a ja później jeszcze z Weroniką i z Dominikiem, jak już to wszystko załatwimy, idziemy do głównego budynku, bo tam musimy wstąpić też właśnie za prezentami do Penisa, Primarka, zwał jak zwał, na pewno wiecie. Strasznie się śmiejecie, jak mówi się Penis, ale tak ten sklep się tutaj u nas nazywa. Tylko pisze się troszeczkę inaczej, niż się mówi. Dobra, no to co? Przeszkadzam ci? Nie. Luster, tak akurat centralnie na luster. No widzicie, to muszę się z wami pożegnać. A, do zobaczenia! Home Sense, nadchodzę. Po długiej przerwie wracam. Mam nadzieję, że asortyment jest duży i uda mi się coś kupić. Zobaczymy. Nie wierzę. Wchodzę i Wielkanoc. Ozdoby, marcheweczki, króliczki, jajeczka, kaczuszki i te sprawy. Wow, ale szybko się przemieściliśmy z Bożego Narodzenia. Święta, ale tu są króliki słodkie. Wow, ale cudne. Chyba sobie jakiegoś wybiorę. Albo Weroniusi do pokoju. O Jezu, ta jest śliczna pani królikowa. Ale cuda. O Boże, baranek pod podpórka pod drzwi. A nasza Chloe już taka zniszczona. No i muszę wam powiedzieć, że towaru dużo w Home Sense. A Wielkanoc mnie zaskoczyła. No ale co się dziwić, jak tak szybko się pojawia Halloween, święta Bożego Narodzenia, to i Wielkanoc wjechała wcześniej. Po Wielkanocy wiadom dynie. Pożysz? Dobra, ja sobie poradzę. Dam radę. Wiecie co? Obiad mamy w domu, ale będzie na jutro. Tyle lepiej, jutro nie będę musiała gotować, bo dzisiaj jesteśmy w włoskiej restauracji, w włoskiej knajpie. Ja sobie zamówię moją ulubioną pizzę na pewno, bo ja uwielbiam pizzę pod każdą postacią. Mają też bardzo dobrą wegetarianę, ale chyba dzisiaj z kurczakiem. Dzisiaj miękko musi wjechać. A ty co? Ja nie przepadam za pizzą. No jest dobra, ale nie jest też cała pizza. To jest jadła, więc jest sobie tam wjechać. Nie. Tak. Dzisiaj wujek decyduje, co Weronika je. Bateria na wyczerpaniu, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać, co tutaj mamy pysznego na talerzach. Oczywiście znacie i wiecie, że ja kocham pizzę, zresztą wam to mówiłam przed chwilą. Tutaj mam z kurczakiem, a Dominik też kurczaka, tylko trochę innej postaci. Giovanese w białym sosie z pieczarkami też jest bardzo dobry, ale jak będziemy następnym razem, to musimy wam pokazać medaliony wołowe, bo to jest dopiero wypas. O, mały złodziej. Nic się nie dzieje, to tylko co, zaraz wytrzemy. Na telefonie? Na telefonie. Jak się nie ma wolnych rąk, to tak się właśnie trzeba wspomóc. Są siaty, są i koty. Tutaj jeden, a tutaj drugi i czekają, żeby coś rozpakować i im dać. Zaraz zostaniecie. Tutaj mam 4 duże torby z Home Sense'a, ponieważ są dość ciężkie zakupy. Pani włożyła mi osobno tacę do 2 i resztę zakupów do kolejnych 2. W każdym razie pokażę wam teraz może, co kupiłam w Zarze dla siebie. Nie dla Werki. Tą torbę odłożę, bo tutaj są jej ciuchy. W Zarze sobie kupiłam jasne, skóropodobne leginsy. To jest ten sam wzór, który już mam, tylko w kolorze czarnym, ale postanowiłam sobie właśnie kupić jasne z racji o zbliżającej się. I tutaj
apeluję te słowa do pogody, zbliżającej się wiosny, do jasnych moich butów Gucci, do jeszcze jednych, które sobie też jakiś czas temu kupiłam, więc będę mierzyć za chwilę. Wybrałam M-ki, tak samo jak i tamtym razem, jak zamawiałam online, kupowałam też stacjonarnie, więc mam nadzieję, że będą dobre, ale musimy je najpierw przymierzyć, jak nie, to wymienię na większe, bo kolor bardzo mi się podoba i fajnie będzie wyglądał z ciemną górą, nawet do mojej czarnej ramoneski będą fajnie wyglądały, także to jest moja rzecz, 20 euro, 19,95. Dobra, w HomeSense spoglądam cały czas w okno, ponieważ zaczyna wiać i u nas ma przechodzić huragan, a ja rozłożyłam się z Majdanem i postanowiłam wyprać kolejne dwie chusty. Ostatnio prałam dwie, tą jasną i tą w odcieniu denim, tą, którą kupiłam jako pierwszą, a teraz postanowiłam wyprać te dwie kolejne, czyli tą złoto koralową i tą taką jasno-różową. I nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo je się pierze ręcznie. Nie mogę ich odwirować, bo mi się strasznie pomną w pralce. Wolałabym je powiesić na balkonie, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo zaczyna coraz większe chmury przewalać i ma padać. No dobra, nieważne, 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 zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. W każdym razie kupiłam tak, coś słodkiego, ja zawsze lubię mieć w komodzie, czy w szufladzie tutaj pod meblami, pod meblami, nie wkładam słodyczy pod meble, w szufladzie pod telewizorem. Lubię mieć jakieś słodycze, czasem jak Weronikę odwiedzą koleżanki, albo wpadnie ktoś niespodziewanie, to ja zawsze lubię mieć coś słodkiego. Także kupiłam takie czekoladki. Do tego wszystkiego również, jakby ktoś nie chciał na słodko, to będzie na słono, sól himalajska, nie żartuję, kończy mi się, więc kupiłam kolejne opakowanie. Kupiłam również ciasteczka. One tutaj w środku mają cytrynowy krem, euro 99, to dla nas. Co ja jeszcze kupiłam? A kupiłam panią królikową dla Werki, strasznie mi się spodobała, jest taka śliczna, taka słodka. Postawię jej właśnie na witrynce z książkami, ale to bliżej może Wielkanocy, chociaż w sklepie już Wielkanoc, to wcale nic by się nie stało, jakbym w mieszkaniu rzeczy po układała i powystawiała króle i zające. Torba ozdobna na prezent i udało mi się, bo najpierw byliśmy w HomeSense, a potem byliśmy po prezent. I tak nie wiedziałam, jak Weronika wybierze coś większego, to mi się to wszystko nie zmieści. Ale wybrałam torbę, która idealnie... Nie, ty prezentem nie będziesz, prezent jest w osobnej torbie. Więc kupiłam torbę na prezent, na urodziny i tutaj ostatnia już rzecz, którą wybrałam, to jest taki talerzyk, który przypomina liść, a na tym liściu siedzi sobie mały zajączek. Talerzyk kosztował 9,99, więc nie był wcale taki tani, ale tak mi się spodobał. Wiecie, w święta można coś tutaj sobie położyć, albo jakieś bakalie, albo pokroić sobie rzodkieweczkę, pomidorka, czy nawet ogóreczki. W każdym razie ja na pewno go wykorzystam, bo mam coś podobnego, tylko to są trzy miseczki łączone i na jednym końcu i na drugim też siedzi biały zajączek, także bardzo mi się spodobał ten liść z zajączkiem. O, Blue, proszę odejść. Nie, torba jest na prezent, a nie dla kota. Dobra, ta torba jest pusta, masz torbę. Proszę bardzo. Proszę. No ale szybko, bo ja mam jeszcze jedną rzecz do pokazania. I ostatnia rzecz, tylko... jedna w dużej torbie, ale dość ciężka i duża, to właśnie nowa taca srebrna, lustrzana. Ojejku, nie wiem, czy ja to sobie poradzę rozpakować jedną ręką. Bardzo mi się spodobała na komodę do sypialni. Kosztowała 34,99 i na pewno coś tutaj na niej postawię, albo perfumy, albo jakieś rzeczy takie do dekoracji, jeszcze nie wiem, ale ja to dzisiaj ogarnę na pewno. No bo niech zaczął się śmiać, jak zobaczył, że kupuje kolejną tacę, mówi, masz już trzy i jeszcze ci mało, ale tą jedną, którą mam teraz obecnie, chcę dać Weronice. Weronice się bardzo podoba i chciałabym mieć taką tacę u siebie na toaletce. Więc jak nie zmieniła zdania, mam nadzieję, że nie, to ta właśnie z toaletki, nie z toaletki, tylko ta z mojej komody powędruje do Werki pokoju, a ja sobie zostawię tą. No co jest? Nie, no, najpierw muszę obwąchać, zostawić trochę futerka, a dopiero później na spokojnie położę się w torbie, tak? Blue? Blue, kochany ty, słodziaku. No nie wiem, ile były na polu, 15-20 minut? I zaczęło... Nie wyschły, dalej są mokre. Jezu, idzie z nich woda, ja chyba muszę dać do prysznica. Na wieszak je założę i tam będą, chociaż przynajmniej... O Jezu, jaka jestem wściekła, nawet tej pogody tutaj. W każdym razie, dobra, odpuśćmy sobie to, co jest na zewnątrz, ja z domu nie wychodzę. Przepiękne wiosenne żonkile, które mam nadzieję, że przywołają w końcu słońce, a nie pogodę w kratkę, raz 16, za chwilę 4. Co?
Ale przez ostatnie dni była ładna pogoda. No. No i wychodzę teraz na marudę. No dobra, nieważne. W każdym razie Weronika mierzyła przed chwilą swoje rzeczy i przyniosła mi małą torebeczkę Butza, w której są dwie moje. Ostatnio skończyła mi się maskara. Maskara Maybelline Total Temptation. Bardzo fajna. Już to już chyba trzecie albo czwarte opakowanie i coś, na co polowałam. Wcześniej było dostępne tylko online. Ale teraz można je kupić w Butzie, w Blanchu. To są rzęsy velour. Kto z Was śledzi świat makijażu, to na pewno wielokrotnie u różnych youtuberek makijażowych widział te rzęsy. Bardzo często też się pojawiają na zagranicznym YouTubie. Ja je właśnie widziałam u Brytyjki i tak mi się spodobały te rzęsy przyklejone na jej powiekach, że sobie postanowiłam kupić. Mimo że kosztowało 30 euro. Ale drogie, powiem Wam, 30 euro za rzęsy. Ale wiecie, jak się dba o rzęsy, to takie rzęsy można mieć naprawdę bardzo, bardzo długo. Też je widziałam, fajne są. Kojarzysz je z brytyjskiego YouTube'a i z amerykańskiego? Ja bardziej z amerykańskiego. A, Ty bardziej z amerykańskiego. No, bardzo ładnie wyglądają. Także te dwie rzeczy z Butza.